Powiem wam, że jak na listopad to jest całkiem spoko. Spider, wyłaź z tych kolcyk. No po co się stoliczek wyciągnąć? Mój jeden wystarczy. Ja bo nie wiedziałem, że ty wyciągniesz. No wyciągnąłem. Ale ja pierwszy wyciągnę. Ja mam większy. Tak. Spalanko ogniska tradycyjnie u Marcela Valvoline 5W40. Zawsze tak rozpalam. Piecze się już na kiju. No tak. No nic, jedziemy na tą plażę, tam gdzie byliśmy niedawno, przed chwileczką, tam chyba będziemy koczować, a jeszcze zobaczymy. No i to jest to miejsce, gdzie byliśmy przed chwileczką. Musimy się gdzieś rozlokować, staniemy sobie, zobaczymy. Dobra, też się gdzieś tam poustawiam. Oj, oj, tak się stoimy, kurde, się wysłowić nie mogę. Trochę dalej od wody, ale po co nam woda w takich warunkach, znaczy się... Po co nam woda w takim terminie, mam listopad. Ale jest, kurde, fajnie, bo jest ciepło. Jaro tu klasycznie teraz będzie ptaszka na uwięzi robił. Wybieg będę robił. Wybieg. Patrzcie, jakie syfiarze. Oczywiście to wszystko posprzątamy i spalimy w ognisku, żeby było ekologicznie. No, nie, no posprzątamy to, bo to... Tam nakręć, jaki tam syf jest, daj spokój. No, aż mi się tam nie chce chodzić w ogóle. Ale... Ludzie to syfiarze, no niestety. Tak sobie będziemy stali, tak, u góry pies będzie fruwał. Nie śmiej się. Ja się nie śmieję z twojego psa, kurde, broń cię Panie Boże. Ale będzie miał wybieg, to chyba najdłuższy. Ty, a może tu ognisko zrobimy? Patrz. Możemy. W sumie fajne miejsce. Zasłonięte przez górki. Tutaj nas nikt nie będzie pod... Palone widać nie raz. Niżej byś dał. Nie, gdzie niżej będzie się plątać pod nogami. Powiem wam, że jak na listopad to jest całkiem spoko. O. Ale burdel, kurde, super. Trzeba tu trochę ogarnąć. Tutaj mam jaja. Ale jaja. Ale jaja. Jaja sobie schowamy. Tu. Na razie niech se będą. Musimy to wszystko porozstawić. Pokażę, patrzcie, co mam. Router z chaty, trochę brudny się uwalił. Teraz cyk, fuch. Podłączymy, żeby nam tutaj interneta zrobić. No, zobaczymy, czy zadziała. Włącz się. O, takie coś, cudo. O, zapaliły się, widzicie, diutki. Która musi się zapalić niebieska. Jak zapali się niebieska, znaczy, że złapało sieć. No i? He, he. Jest masz? Sieć. Na niebiesko się zapaliło. Gdzie masz piłę? Z tyłu jest, wiesz? Otwórz sobie, no idziesz, że nie musisz otworzyć. Aha, myślałem, że zamknięty. W torbie jest, wiesz? Tylko w torbie później chowaj, bo ten olej się wylewa i mi plami tapicerkę, podłogę. Nie bądź taki. Jaki delikutaś, no słonę ściągnij. Nie, z zasłoną do tego. Tnij! Tnij wasz! No tutaj umyłem to z chaty. Jakie to brudne, Jezus. To trzeba schować. O, tak, po prostu w ryj tymi kroplami dostałem. Garczek na razie to postawiam z boku. Kluczyki tu. Jest całkiem znośnie. Internet jest. Otwiera się, Jesus Christ. Czekajcie, od razu zobaczymy, czy złapie sieć. Jak ty to masz? To jest... jest internet. Aha, bo to jest z tego zasilane. A kupiłem sobie taki zasilacz, że ten. Zobaczmy, ile to bierze prądu. Wyłaź stąd. God damn it. Możesz mi włączyć hotelówkę z tamtej strony? Taki przycisk czerwony się zapali na dole, dobra? O, no. Dziękuję. Mam za mało gniazdek zdecydowanie. W sumie to po co ja to teraz włączyłem? Nie od internetu. Nie, ale będzie. Tu bez sensu, bo tu jest LTE przecież. To po co ci to? No po to, że ja tutaj sobie oglądam na tym. A tak to muszę z telefonu udostępniać. A potem mam w internet i w telefonie i w tablecie i wiesz. Tym bardziej, że ja nic nie muszę robić, tylko podłączam, on się loguje i już jest, nie? Spider, wyłaź z tych kolcyk! Co, to tu palimy, czy tu? Tu, myślę, co? Ben się będzie kręcił nad tym ogniem. Może tu, co? Nie chcesz tu? No, można tu, no dobra, no to może być tu.
Albo wiesz co, może w sumie jednak masz rację, tamto ognisko. No po co się stoliczek wyciągnąć? My jeden wystarczy. A bo nie wiedziałem, że ty wyciągniesz. No wyciągnąłem. Ale ja pierwszy wyciągnę. Ja mam większy. No dobra. Co to? Dobra, to niech będzie tu. To chodźmy tam. No. Gdzie siadamy? Jakoś tak nie za blisko tego ognia, bo to... No dobra, to tam, gdzie tam się ma. Tak. Nie, nic się to jednak nie podoba. Good. Super. W razie czego już teraz zawsze ze sobą wożę literek starego oleju silnikowego. Chodź. To się rozpali. Tak. Chodź, Spider, chodź. Mam kurde tych olejów, tych chyba z 10 litrów z różnych samochodów z paru lat. To trzeba zużyć. Weź to ciachnij na pół. O, i gitara. No, jeszcze... Nie, no, kurde, ale żeś przyniósł. To ja nie wiem, czy to przetniemy. Masz, tnij. A ty spryciarzu. Dookoła kręcić ci? No. Jeszcze, jeszcze. Dobra. Czekaj. Trzymaj. No. Good. Andrzej, jak zwykle, twój otwieracz. Ale żeśmy ostatnio od Andrzeja, ale nie tego Andrzeja od otwieracza, tylko taki inny Andrzej, ten, on ze Szczecina jest, Dąbia. No, ten co te urbexy robi, ten starszy urbexy, taki. Tak, testowaliśmy deleniweczkę od niego, z delenia, nalewka. O. Wszyscy zachwyceni byli, naprawdę, zajebiste. Jakbyś, smak taki jakbyś takie bombonierki te wiśniowe, ten środek, kurde no. Rozgrzewało jak cholera. Andrzej, taki... chyba to ty pisałeś w komentarzu, obiecałeś, że następnym razem, znaczy nie, że w, na Winter Edition na Strongu przywieziesz coś lepszego, ekstra. Napisał w komentarzu, także bardzo fajnie. Proszę bardzo, rozpalanko ogniska, tradycyjnie u Marcela, Valvoline 5W40, zawsze tak rozpalamy. Proszę nie, bardzo. Zawsze ropą rozpalaliśmy. Ale teraz mamy 5W40 na Valvoline, kurde, kto bogatemu zabroni, co nie? Kur. No piezarski piękny, przepalony. To jest te czwórki wymieniała. No, ale ten zapalara jeszcze. Proszę bardzo, wszystko. No to jakby z opałem było, to by się jeszcze lepiej paliło. No, największy problem z tym z olejem to jest taki, że on się podgrzać, nie? No, no. Sporo wtedy łapie. Ale mamy romantycznie tutaj. Romantico. Romantico, quadratico. Chodź, skaczemy przy ognisku. Kurde, jakie twarde. Idzie romantycznie. No.
to też jednak zgłodniałeś. Kurde. I to jak cholera. Skosztuję takiego, jeszcze nigdy nie jadłem. Jaki wiesz, mały kurdupek. Tam jest taki czerwony, bardzo smaczny. Piecze się już na kiju. O, elegancko, niech się piecze. Ogóreczki, musztardka. Po co brudzić? Możesz wypalić? Jaką ty masz tackę elegancką. Kurde, kupiłem sobie człowieka na Allegro za 12 zł. A to nie było zwykłych papierowych? Tylko nie, takie metalowe? Nie, ja wolę takie. Weźmy sobie łyżkę, żeby tak jak ty. Tylko łyżką sobie posmaruję. O. A ja nożem smarowałem. Ja łyżką. Jest wygodniej. No wygodniej, wygodniej. Więcej się nakłada. Proszę bardzo. No. Jakie hodowce. Ostra jest. Mówię, że nie jest ostra. Kotel nas odwiedził. Proszę, nieoczekiwany gość. No jedz. Ale śliczny on jest. Ale dobre, ale dobre. Da się nie odczepi, kurde. No i dobrze. Mamy zwierzątko van life'owe. To życzę wam smacznego, jak i teraz jecie. Życzę wam i my. Do drapania, jak się nastawia. Czuwamy. Proszę bardzo, zaraz graja nas odwiedziła. Ty, on nie jest taki dachowy, jak ma zeszki, fajne łatki ma. No, no. To jest trikolor, to jest kotka. Bo kotki są trzykolorowe. Biała, szara i brązowa. Ja się nie znam. No, kot, to jest kotka. No tak. I co? Co powiecie? Jak tu jest? Nie, koszczała cię właśnie. Nie, to ogon tak dużo rzekł. Takie rzeczy się dzieją na van life'ie, no. Dzikie koty nas odwiedziły z Mazur. Z Mazur aż przyszły tutaj? Tak. Idziemy nocną ekspedycję nad jezioro zrobić? Czy idziemy spać? No możemy iść. No to zaraz, poczekaj, bo się najadłem. Piwko trzeba wypić. Patrzcie. A jest 8 stopni. Zimno wcale nie jest. Ale para zryja leci. Bastini uruchomiłem. No. Słychać, że odpala. Ciemno wszędzie. Spać mi się już chce. Nawet nie wiem, która godzina. Ekipę sobie oglądamy. Ale za woni z tego ogniska smołą. Śmierdzi. Fajnie, dobrze jest. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Jaro chyba odpala furę. Odpala wybasto na tym, na odpalonym samochodzie. Ja odpaliłem bez odpalania fury. I co? Odpalasz też? Co? Odpalasz też? Tak. Ale twój fajnie pyrka tak. Sobie mruczy ładnie. Nie to, co te czwórka oczywiście. Ale też może być. A jak tam pieseł? No zamyka, pan nie chce pokazać. Piesełek, tak. A czemu chce może się na siku? Puścić go? Nie, bo będziesz go szukał. Ty, no bo on ucieka. Nie ma. Został. Pr, 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 pr. A moje chodzi czy zgasło? Chodzi! Dzień dobry. Tą klamkę tak nisko zrobię, zawsze trzeba się schylać. O Boże, jaki tam młody byłem, chudy, szczupły, kru. Trzeba prostować i czuć tam gdzieś. To bez gaci, to się tam zabluruje. Koty zniknęły w nocy. Nie ma. Cicho, to się wytnie. Patrzcie, dlatego nie opowiadam o miejscach dzikich,
Jeszcze tu, kur, wrócę.